Witam w tym filmiku zajmę się pojęciem procentu. Z nami mamy do czynienia na co dzień, w gazetach, sklepach, bankach, rocznikach statystycznych. Procentów używamy do określenia podwyżek i obniżek cen, zawartości poszczególnych składników w produktach spożywczych, oprocentowania lokat bankowych itp. 1%, jak mamy pokazane, procent danej wielkości to 1/100, czyli ułamek. 1/100 tej wielkości. Procent oznaczamy symbolem, oznaczamy takim symbolem. Tym symbolem oznaczamy, to jest procent. 50% danej wielkości to połowa, czyli po prostu 1/2 tej wielkości. Natomiast 200% danej wielkości to dwukrotność tej wielkości. 1% równa się 1/100 lub 1% równa się 1/100. Zmienimy tło. Jak widzimy, mamy rysunek. Na rysunku zamalujemy jeden kwadracik. Załóżmy ten. Na tym rysunku zamalowany jeden ze 100 kwadracików jednostkowych, czyli 1/100 pola kwadratu. Zamalowany kwadracik jednostkowy stanowi 1% pola kwadratu. Teraz zamalujmy, załóżmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, na tym widzimy, na tym rysunku mamy zamalowanych 9 kwadracików jednostkowych, czyli 0,09 pola kwadratu. Zamalowane kwadraciki jednostkowe stanowią 9% pola kwadratu. To jest ogólnie stanowi procent. Procent oznaczamy jako 1/100, czyli 1/100 ze 100%. To możemy oznaczyć jako 100%. Dziękuję za uwagę.